Hej, witajcie moi drodzy na wideotesty.pl. Dzisiaj mam dla Was test, recenzję sportowej kamerki typu Action Cam od BenQ. BenQ SP2 jest to już druga wersja sportowej kamerki od BenQ, natomiast pierwsza nie była dostępna na polskim rynku, także można powiedzieć, że to jest debiut w tym segmencie, jeśli chodzi o polski, europejski rynek tajwańskiego producenta BenQ. Na pewno ta kamerka wyróżnia się czymś na tle innych. Co to dokładnie? Z czym to się je? Zapraszam Was serdecznie na recenzję BenQ SP2. Do naszej redakcji dotarła kamerka BenQ SP2, która na początku lipca trafiła na polski rynek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to dopiero trzecia po GoPro i Sony Action Cam sportowa kamera znanej marki kierowana zdecydowanie do segmentu premium. Tajwański producent, w przeciwieństwie do amerykańskiej firmy, bardziej niż jakość nagrywania reklamuje dosyć rewolucyjny bezprzewodowy pilot, a w rzeczywistości zegarek, za pomocą którego nie tylko możemy sterować funkcjami recenzowanego urządzenia, ale także uruchomić podgląd na żywo. To, oprócz ceny, główna różnica pomiędzy BenQ SP2 a GoPro Hero 3 Black Edition. Podobieństw jest za to cała masa. Rozdzielczość Full HD przy 60 klatkach na sekundę, teoretycznie długi czas pracy bez ładowania, tryby fotografii poklatkowej i slow mode 120 fps, wbudowane Wi-Fi, a przede wszystkim wodoodporna obudowa w przypadku SP2 z certyfikatem IPX8, która pozwala zejść aż do głębokości 60 metrów od lustra wody. W opakowaniu z kamerką znajdziemy wkładki przeciwmgielne, zegarek, samoprzylepny obrotowy konektor, samoprzylepną płaską przejściówkę, obrotowy konektor, adapter, samoprzylepną owalną przejściówkę, transfer konektor, klapkę zabezpieczającą tylną obudowę, podstawowy pasek z rzepem, adapter sieciowy, przewód micro USB, przewód z końcówką do zegarka i instrukcji obsługi. Szkoda tylko, że instrukcja nie mówi nic na temat przeznaczenia poszczególnych montowań, dlatego trzeba dojść do tego samemu lub poszukać informacji w internecie. Urządzenie jest naprawdę niewielkie, jego wymiary to odpowiednio 51,2 x 42,7 x 26,4 mm, a waga wynosi 80 gramów, czyli o 8 gramów więcej niż GoPro. Obiektyw z asferycznymi soczewkami, czyli nie będącymi wycinkiem sfery, a hiperbolą, posiada przysłonę f2.8 i w rzeczywistości składa się z 7 elementów pływających. Sam sensor ma rozmiar 1x2,3 cala i 16 megapikseli. Warto także napomknąć, iż niezależnie od tego, w jakiej rozdzielczości nagrywamy, BenQ SP2 Action Cam równolegle zapisuje drugi film w niższej rozdzielczości 432x240 pikseli. Taki plik jest około 30 razy mniejszy od Full HD i można go znacznie szybciej przesyłać do YouTube. Kamera oferuje następujące tryby nagrywania: 1080p w 60 i 30fps, 960p w formacie 4x3 60 i 30fps, 720p w formacie 16x9 120 i 60fps, WVGA w 16x9 w 240fps, timelapse w odstępach 1, 3, 5, 10, 30 i 60 sekund, tryb pętli oraz wideoforma. Jeśli zaś chodzi o wygląd zewnętrzny, to trzeba przyznać, że urządzenie zarówno bez, jak i w obudowie jest naprawdę poręczne. Na górnej krawędzi znajdziemy jedną z dwóch diod sygnalizujących nagrywanie. Wyrazisty ekran OLED prezentujący podstawowe informacje i menu, przycisk Power Mode oraz przycisk migawki. Na prawej krawędzi umieszczono zaś gniazdo kart microSD oraz port HDMI. Natomiast z lewej strony użyć możemy złącze micro USB do ładowania i synchronizowania z komputerem oraz, co ciekawe, gniazdo mikrofonu mini jack, a to wielka zaleta w porównaniu do GoPro Hero 3. Z przodu znajdują się obiektyw oraz druga dioda sygnalizująca ładowanie i wbudowany mikrofon. Z tyłu umieszczono gniazdo baterii oraz kolejną diodę zasilania stanu. Na dole znajduje się jeszcze jedna dioda. Na początek parę słów o wrażeniach z użytkowania zegarka, bowiem to w sumie na jego temat większość konsumentów będzie chciała się jak najwięcej dowiedzieć. Wygląda dosyć masywnie i solidnie, ale to nie znaczy, że nie jest poręczny. Wręcz przeciwnie, rozmiarowo można go raczej wpisać w kanon typowych wodoszczelnych sportowych zegarków. Pasek jest dosyć sztywny, dlatego przynajmniej ja musiałem się do niego przyzwyczaić. Poza tym trzeba pochwalić BenQ za bardzo przemyślaną ilość przycisków i jednocześnie za ich dobre rozplanowanie. Na krawędziach umieszczono przycisk Mode i Set, a także prawo i lewo. Po prawej stronie znajdziemy jeszcze gniazdo zasilania. W przeciwieństwie do kamery, klawisz odpowiedzialny za spust migawki rozdzielono na dwa.
Górny odpowiedzialny jest za zdjęcia, a dolny za filmy. Ma to swoje zastosowanie w praktyce. Dzięki temu rozwiązaniu możemy robić zdjęcia w trakcie nagrywania wideo. Aby zrozumieć, jak wszystko działa i ustawić gadżet pod swoje potrzeby, należy spędzić troszkę czasu z instruktorem obsługi. Jednakże po pewnym czasie cała obsługa wchodzi w nawyk. Chyba nie sądzicie, że oprócz podglądu wideo Tajwańczycy nie omieszkali dorzucić jeszcze kilku innych funkcji. Wśród nich znajdziemy cyfrowy zegarek prezentujący aktualną datę i godzinę, stoper nagrywający do 12 okrążeń, minutnik, a także budzik. Podgląd Live oferuje zasięg w granicach 10 metrów i oparty jest na technologii Bluetooth. Szczerze mówiąc, spodziewałem się nieco lepszej jakości obrazu, ale niestety się przeliczyłem. Ograniczenia wynikające z przepustowości Bluetootha znacznie redukują zakres rozdzielczości i bitrate transmisji. Z tego względu na ekraniku możemy zobaczyć jedynie zarys tego, co nagrywamy, a o szczegółach możemy zapomnieć. Jednocześnie taki obraz zupełnie wystarczy, aby ustawić dobry kadr. Niestety największym rozczarowaniem było dla mnie to, że pod wodą podglądu praktycznie nie uświadczymy. Zasięg zmniejsza się wtedy prawdopodobnie do kilkunastu centymetrów, więc kiedy tylko wyprostujemy rękę trzymając w niej kamerkę, obraz na zegarku znika. Niemniej jednak, kiedy testowana kamera jest gdzieś zamontowana, to zegarek okazuje się być narzędziem bezcennym. Łatwo możemy uruchomić nagrywanie lub sprawdzić, czy nie zostało ono przerwane. W przypadku GoPro, kiedy wsiądziemy na motor z kamerką na głowie, a podczas jazdy sprzęt się wyłączy, krótko mówiąc, nici z nagrywania. Poza tym, czas pracy akumulatora tego gadżetu też jest wątpliwy. Na szczęście po bliższym zapoznaniu się z ustawieniami okazuje się, że można wyregulować jasność ekranu i czas jego kompletnego wygaszania, co znacznie wydłuża żywotność baterii. Generalnie rzecz biorąc, wszystko zależy od tego, ile bawimy się z zegarkiem i czy w międzyczasie używamy trybu cyfrowej godziny. Mi udało się uzyskać wynik około 2-2,5 godzin ciągłego nagrywania z niewielkimi przerwami i akumulator był już blisko wyczerpania. Podczas pobytu w aquaparku zegarek był naładowany do poziomu około 60-70% i wtedy przestał działać już po około godzinie. Strzeżcie się także przypadkowego zostawienia zegarka w trybie podglądu, podczas gdy kamerka jest wyłączona. Wtedy gadżet dostaje tak zwanego battery draina i czeka Was ładowanie od zera do pełna. Główna bohaterka dzisiejszej recenzji, czyli BenQ SP2, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Zdarzyło mi się w przeszłości używać zarówno GoPro Hero 2, jak i Hero 3, to mam tutaj pewne porównanie. Pierwszą i podstawową różnicą między tymi kamerami jest oczywiście cena, około 400 zł na korzyść produktu BenQ. Następnie trzeba wspomnieć o akcesoriach. Jeżeli chodzi o GoPro, to na przykład montowanie na głowę kosztuje w granicach 100 zł, natomiast na klatkę piersiową około 200. W przypadku BenQ SP2 te akcesoria wyglądają bardzo podobnie, z tą różnicą, że nie są jeszcze dostępne w Polsce. Nie widnieją na polskiej witrynie BenQ. Właściwie trudno jest też je znaleźć w sprzedaży zagranicznej, mimo obecności na oficjalnej stronie producenta. Być może dopiero trafią do sklepów, więc o ich cenie trudno jest mi w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Kamerka BenQ SP2 jest naprawdę banalnie prosta w użyciu. Dwa przyciski nawigacyjne, jednakże wielofunkcyjne, spełniają swoją rolę znakomicie. Chociaż zapewne nie zaszkodziłoby umieścić jeszcze jeden, odpowiadający za powrót czy skasowanie wyboru. Bowiem teraz, aby cofnąć się w menu o jeden poziom, musimy przejść przez wszystkie opcje. To jest jednak mniejszy problem w porównaniu do tego, że kamerka niekiedy sama potrafi wyłączyć nagrywanie. O tak, być może to wina karty pamięci, być może nie. Większość nagranego przeze mnie materiału to naturalnie wideo w 1080p i 60 fpsach i to zdecydowanie widać. Płynność nagrań jest nieziemska, widać absolutną różnicę pomiędzy lustrzankami czy kamerami, które nagrywają w 25p. Sama jakość obrazu jest również przyzwoita, zauważyć można odpowiednią ilość detali i praktycznie brak zakłóceń w dobrych warunkach oświetleniowych. W przypadku ciemnych okoliczności przyrody BenQ SP2 staje się praktycznie nieużyteczna i tutaj nie ma żadnych kompromisów. Z matematyki dobry nie jestem, ale z moich skromnych obliczeń wynika, że przeciętnie przy rozdzielczości Full HD kamerka osiąga bitrate w granicach 12 megabitów na sekundę, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem, szczególnie biorąc pod uwagę prezentowaną jakość nagrań. Niemniej jednak można powiedzieć, że obraz w pewnych momentach jest nieco gorszy od GoPro, ale z drugiej strony obie kamerki posiadają dwa inne typy obiektywów. GoPro ma oko fisheye, które zniekształca krawędzie, lecz jednocześnie prezentuje większe pole widzenia od szerokątnego SP2. Czas pracy akumulatora mógłby być lepszy. Szczerze mówiąc, wydajność baterii pozwala na kilkugodzinną zabawę. Jeżeli poziom baterii spada, można przyłączyć je na przykład na niższą rozdzielczość, wtedy zyskamy dodatkowy czas. Kamerka podczas dłuższego nagrywania, szczególnie kiedy znajduje się w obudowie wodoszczelnej, zauważalnie się nagrzewa, a to niezbyt dobry znak. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ w dłuższej perspektywie na działanie kamerki. Żeby nie było, BenQ SP2 nie nadaje się tylko do nagrywania sportów ekstremalnych i wideodziennika z naszego życia.
Można też ją wykorzystać jako wideorejestrator samochodowy dzięki opcji nagrywania w pętli. Istnieje także ciekawy tryb timelapse, który pozwoli na nagrywanie na przykład postępu procesu budowy domu. Ciekaw jestem, czy ktoś kupi taki sprzęt po to, żeby wykonywać nim zdjęcia. Ich jakość nie powala. Wyglądają po prostu jak klatka wycięta z filmu, z niewielką ilością zakłóceń. Możemy oczywiście wybrać rozdzielczość, największa z nich to rzecz jasna 16 megapikseli. Fotografie mogą być również wykonywane za pomocą samowyzwalacza lub w trybie serii zdjęć z odstępem ustalanym w sekundach. Podgląd na żywo można także uruchomić na smartfonie. Mobilna aplikacja BenQ nazywa się BenQ Action Cam i można ją pobrać z Google Play lub App Store. Program oferuje funkcję wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów dokładnie jak w zegarku. Jest nawet możliwość przeglądania plików znajdujących się już na karcie pamięci. Ważne jest to, że podgląd na zegarku i w telefonie, tablecie nie może działać jednocześnie. Z racji, że system opiera się na sieci Wi-Fi, jakość obrazu, jak i sam zasięg jest nieco większy i w zależności od odbiornika będzie działał na odległości kilkudziesięciu metrów. Aplikacja co prawda ma trochę bugów. Czasem traci połączenie z kamerką, a innym razem zamraża obraz. Jednak mamy szczerą nadzieję, że w przyszłości te bugi zostaną usunięte. Generalnie rzecz biorąc, z podglądu na urządzenie mobilnym korzysta się znacznie wygodniej. Płynność jest całkiem w porządku, zresztą sami możecie ją ocenić. Wodoszczelna obudowa posiada certyfikat IPX8 i według producenta powinna wytrzymać ciśnienie wody na głębokości do 60 metrów, chociaż BenQ na oficjalnej stronie nie podaje maksymalnego czasu, w jakim sprzęt może przebywać na głębinach. Z racji, że do testów nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych akcesoriów, większość materiałów nagrywana była z ręki lub głowy. Tutaj użyłem zwykłego paska na rzep, który dołączony jest do opakowania. Z kolei do ujęć z jazdy na rowerze wykorzystałem montowanie wykonane własnoręcznie. Z opakowania po kamerce wycięta została podstawka pod kamerę, pod nią przyklejona dętka, a całość zamontowana do kierownicy za pomocą zipperów. Jeśli zaś chodzi o nagrywanie z perspektywy samochodu, to tutaj wykorzystałem samoprzylepne przejściówki. Płaska umieszczona została nad kołem, a owalna na masce. Dodatkowo do nagrywania w środku pojazdu można użyć obrotowego konektora, który również jest samoprzylepny. Jeśli chodzi o akcesoria dołączone do opakowania, to nie można powiedzieć o nich złego słowa. Samoprzylepne nakładki posiadają bardzo mocny klej, który nawet po kilkudniowych ulewach nie puścił lakieru mojego samochodu, nawet gdy przejeżdżałem po sporych dziurach. Właściwie w tej kwestii BenQ można dorzucić tylko jedną rzecz. Jeżeli przejściówki muszą być samoprzylepne, to w pudełku powinno być ich więcej. Z drugiej strony lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie dodatkowego montowania na przystawkę. Wtedy można byłoby go wielokrotnie wykorzystać. Jeśli chodzi zaś o prowizoryczne montowanie na głowie, to jest ono troszeczkę niebezpieczne. Może się ześlizgnąć podczas wskakiwania do wody. A po drugie, po pewnym czasie staje się nieco niewygodne, a wasze czoło na jakiś czas zostaje odznaczone płaskim konektorem. Muszę przyznać, że BenQ SP2 Action Cam naprawdę mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie i gdybym potrzebował takiej kamerki, to w tym momencie bym ją kupił. Po prostu jest to produkt naprawdę pod takim względem do takich zastosowań, które wam przedstawiłem w tym filmie, idealny. Tańszy od GoPro, a jednocześnie nie gorszy od GoPro. Mamy do dyspozycji również zegarek. Jedynym minusem, tak jak mówiłem wcześniej, jest ten brak akcesoriów, jak na razie na polskim rynku, ale jak pokazały moje przykłady, można sobie z tym poradzić. Czy montując pasek na głowę, pasek na rzep, czy też wycinając podkładkę z opakowania po kamerze i montując ją na rower. Zresztą na pewno można też jakieś montowania po prostu wymyślić samemu, przyklejając te samoprzylepne przystawki. To jest na pewno bardzo dobry pomysł i trzeba tutaj jakąś swoją inwencję twórczą w to zapakować. No a jeśli chcecie jak na razie kupić sprzęt, który ma te akcesoria dostępne, no to musicie po prostu troszeczkę więcej wydać na GoPro Black Edition i dokupić sobie akcesoria, czy to montowanie na głowę, czy to na klatkę piersiową. Ja produkt od BenQ, czyli BenQ SP2, kamerkę Action Cam, kamerkę sportową, oceniam na 5 punktów w skali do 5 punktów, bo jak najbardziej kamerka spisała się bardzo dobrze i cóż, po prostu spodobała mi się jako produkt, spodobała mi się jako nowinka, szczególnie z tym zegarkiem, całkiem fajnie to wszystko się razem spisało. To wszystko w tym filmie, jeśli wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić palcem w górę, zapraszam was do pełnej recenzji tekstowej, link znajduje się w opisie, tam są również zdjęcia, tam są również inne ciekawostki. Padnijcie także na unboxing, jeśli chcecie wiedzieć dokładnie jak wygląda opakowanie, co się w nim znajduje, również do niego gdzieś adnotacja powinna być w tym filmie. No i zapraszam was również do innych filmów, na wideotesty, do innych moich materiałów, do naszego Facebooka. No i to tyle. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam, na razie. Pa, pa.